Co byś zrobił, gdybyś mógł podróżować w czasie do swojej przeszłości lub przyszłości? Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Ale chociaż skakanie w czasie między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie, brzmi absurdalnie, oto kilka dowodów na to, że podróże w czasie być może jednak istnieją naprawdę. Zaginięcie Mike'a Markhama. Na początku 1995 roku 21-letni Mike Markham chciał zbudować wehikuł czasu na tyłach swojego domu w Stanbury w stanie Missouri. Po kilku rzekomo udanych eksperymentach postanowił powiększyć swój projekt. Jednak do swojej pracy potrzebował dużych transformatorów, ale były zbyt drogie dla Mike'a, więc ukradł 6 dużych transformatorów z lokalnej fabryki. Jego kolejne eksperymenty nie zakończyły się jednak sukcesem, a niedługo potem policja pojawiła się w domu Mike'a z nakazem aresztowania. Spędził 2 miesiące w więzieniu, ale w tym czasie zyskał na popularności. Został również zaproszony do audycji radiowej, a lata później ktoś zadzwonił do radia, aby zapytać o Mike'a i jego maszynę. Wtedy właśnie odkryto, że nikt nie był w stanie skontaktować się z Mike'em od 1997 roku. Przyjaciel Mike'a powiedział, że ostatni raz słyszeli o nim, kiedy powiedział, że zamierza przeprowadzić ostatni eksperyment. Cofnijmy się teraz w czasie do roku 1930, kiedy to na plaży w Kalifornii zostało znalezione ciało. Policja znalazła przy mężczyźnie dziwny metalowy przedmiot, który wyglądał jak telefon komórkowy. A teraz wróćmy do ostatniego razu, kiedy Mike pojawił się w radiu. Zapytano go, co zabrałby ze sobą, gdyby kiedykolwiek osiągnął swój cel. Mike powiedział, że weźmie swój telefon komórkowy. Ciało mężczyzny, które znaleziono na plaży, było podobne do ciała Mike'a, a metalowy przedmiot na nim wyglądał jak telefon komórkowy, w czasie gdy telefon komórkowy nie został jeszcze wyprodukowany. Od czasu zaginięcia Mike'a pojawiło się wiele historii na ten temat, a jedna z nich jest taka, że wyprowadził się na Hawaje z powodu swoich problemów finansowych, aby zaoszczędzić więcej pieniędzy, a następnie wrócić na kontynent, aby rozpocząć eksperymenty od nowa. Zdjęcie z roku 5000. Człowiek imieniem Edward pojawił się znikąd i twierdził, że jest podróżnikiem w czasie. Opowiedział swoją historię, podczas gdy jego twarz była ukryta, a głos zniekształcony, aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Rzekomy podróżnik w czasie ma zdjęcie, które, jak twierdzi, przedstawia życie w podwodnym mieście 3000 lat od dziś. Ale to nie jest zwykłe stare miasto. Uważa się, że zatopione miasto to Los Angeles, futurystyczne miejsce, które Edward zdołał odwiedzić w ramach ściśle tajnego eksperymentu w 2004 roku, kiedy pracował w laboratorium właśnie w Los Angeles. Twierdzi, że ludzie zostali zmuszeni do życia pod wodą, gdy czapy lodowe stopiły się w wyniku globalnego ocieplenia. Zdjęcie oczywiście wygląda nierealnie, ale według Edwarda wpływ na nie miał efekt podróży w czasie. Jednak większość z nas i tak wierzy, że zdjęcie zostało zrobione w Photoshopie. Greta Thunberg. Historia Grety jest kolejnym z dowodów na to, że podróże w czasie mogą istnieć naprawdę. Greta jest młodą aktywistką ekologiczną, która postanowiła rzucić wyzwanie liderom, aby zmniejszyli swój ślad węglowy. Kiedy się nad tym zastanowić, rzadko zdarza się, aby młoda dziewczyna w wieku Grety wzbudziła zainteresowanie i aktywnie przyczyniła się do ratowania świata przed zmianami klimatycznymi. A od czasu, kiedy ludzie dokopali się do XIX-wiecznego zdjęcia dziewczyny, która wygląda prawie tak samo jak Greta, wszyscy zastanawiają się, czy jest ona może podróżniczką w czasie.
Myśląc o tym, jak Greta Thunberg aktywnie pracowała, wielu spekulowało, że podróżuje w czasie, aby uratować świat. Greta jest jedyną osobą, która może udzielić najlepszej odpowiedzi, jednak do tej pory nie odpowiedziała na owe zarzuty. Podróż w czasie do 2030 roku. W 2018 roku mężczyzna o imieniu Noah twierdził, że podróżuje w czasie od roku 2030. Ujawnił, że był częścią tajnej organizacji rządowej, która została wysłana do naszych czasów, aby powstrzymać meksykański kartel narkotykowy. Noah powiedział, że jeden z członków jego zespołu zrobił coś złego, co spowodowało, że cała grupa została zwolniona, a to oznaczało, że Noah utknął w 2018 roku. Powiedział dalej, że wnuczka Martina Luthera Kinga, Yolanda Renee King, zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy ma rację co do Yolandy, czy nie? Myślę, że dowiemy się w nadchodzących latach. Wiele przewidywań Noego sprawdziło się już w 2018 roku. Między innymi twierdził, że technologie do noszenia staną się znacznie bardziej rozpowszechnione, a telefony komórkowe będą rzadziej używane. Uważa również, że w 2030 roku kryptowaluta jest bardzo popularna i powszechnie używana do transakcji oraz że zostaną odkryte lekarstwa na niektóre formy raka. A więc wniosek jest taki. Noah albo jest prawdziwym podróżnikiem w czasie, albo po prostu ma szaloną wyobraźnię. Sam oceń. Andrew Carlson. W marcu 2003 roku miał miejsce pewien incydent, kiedy to 44-letni mężczyzna Andrew Carlson został aresztowany przez policję z miasta Toronto w Kanadzie. Przed zainwestowaniem pieniędzy na rynku akcji ponoć znał informacje o tym, które akcje idą w górę lub w dół. Dokonał 126 niezwykle ryzykownych transakcji na giełdzie z kwotą zaledwie $800. Transakcji, w które żaden rozsądny inwestor nigdy by nie zainwestował. Ale dzięki temu Carlson zarobił $350 milionów i nie stracił ani grosza w żadnej z tych transakcji. Według giełdy było to niemożliwe. Został aresztowany przez FBI, a podczas przesłuchania powiedział, że jest podróżnikiem w czasie z roku 2256, dlatego już wiedział, co będzie dalej na giełdzie. Co ciekawe, policja nie otrzymała żadnych informacji na temat Andrew Carlsona, ani żadnych oficjalnych danych tej osoby, ani żadnego innego zapisu, który mógłby udowodnić, że ktoś o nazwisku Andrew Carlson istniał w tym czasie. Andrew zaproponował, że jeśli zostanie wypuszczony, opowie, jak leczyć AIDS metodami stosowanymi w przyszłości. Był gotów także udzielić dokładnych informacji o lokalizacji Osamy Bin Ladena, ale pomimo tego wszystkiego został uwięziony. Kilka dni później tajna osoba wpłaciła kaucję, a kiedy okres zwolnienia za kaucją wygasł, Andrew nigdy więcej nie pojawił się w sądzie. Policja podjęła kilka prób odnalezienia Andrew, ale w tajemniczy sposób zniknął, jakby nigdy go tutaj nie było. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, a jeśli jesteś tutaj nowy, kliknij przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić nowych odcinków na naszym kanale. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niebawem. Cześć!